Dzisiaj mamy Ciebie przepis na obłędne ciasto biszkoptowe otulone musem jeżynowym i budyniem. Na początek 5 jajek ubijamy z 1 drugą szklanki cukru oraz szczyptą soli. Cały przepis znajdziesz w opisie filmu. Ubijamy do momentu, aż jajka podwoją swoją objętość. Do 3/4 szklanki przesianej mąki dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy. Dodajemy do ubitych jajek i dokładnie mieszamy. Wylewamy na blaszkę o wymiarach 25 na 20 cm lub podobnych i rozsmarowujemy. Pieczemy 30 minut w 180 stopniach. Przygotowanie musu z jeżynami. Do 3 łyżeczek żelatyny dodajemy 3 łyżki zimnej wody, mieszamy i odstawiamy do napęcznienia. Blendujemy 400 g jeżyn. Jeżyny przesadzamy na sitku. Dodajemy 1/4 szklanki cukru, wstawiamy na mały ogień i mocno podgrzewamy, cały czas mieszając. Jeżyny zdejmujemy z ognia i do gorących dodajemy żelatynę, mieszamy do momentu, aż się rozpuści i odstawiamy do lekkiego stężenia. Przygotowanie galaretki na górę ciasta. Jedną galaretkę krystaliczną zalewamy 500 ml gorącej wody, mieszamy i odstawiamy do lekkiego stężenia. Przygotowanie budyniu. Do miski dodajemy 2 łyżki cukru. Dodajemy 1 budyń śmietankowy lub waniliowy bez cukru. Wlewamy 200 ml mleka i dokładnie mieszamy. Do garka wlewamy 300 ml mleka i podgrzewamy. Do podgrzanego mleka wlewamy budyń, stawiamy na mały ogień i mieszamy do momentu, aż zgęstnieje. Gdy budyń zgęstnieje, dodajemy 1 galaretkę krystaliczną i mieszamy do momentu, aż galaretka się rozpuści. Przykrywamy folią tak, aby dotykała budyniu i odstawiamy do wystudzenia. Ciasto przekrawamy na pół. Na dolną część ciasta wykładamy 1/2 musu jeżynowego, rozsmarowujemy i odstawiamy do stężenia. Przygotowanie masy śmietankowej. Ubijamy 100 ml zimnej śmietany kremówki 30% lub 36%. W trakcie ubijania stopniowo dodajemy wystudzony budyń. Wykładamy 1/2 lekko stężałej masy śmietankowej i rozsmarowujemy. Kładziemy drugą część przekrojonego ciasta i delikatnie dociskamy. Wykładamy drugą część musu i rozsmarowujemy. Odstawiamy do stężenia. Wykładamy drugą część masy śmietankowej i rozsmarowujemy. Na górę ciasta układamy dowolną ilość jeżyn, delikatnie dociskamy i odstawiamy do stężenia. Ja użyłam około 200 g jeżyn. Następnie wykładamy lekko stężałą galaretkę krystaliczną i rozsmarowujemy. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Ciasto pięknie się prezentuje i doskonale smakuje. Bardzo trafne połączenie smaków. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco oraz zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.